Ojciec Terezjan wraz z grupą innych młodych japońskich franciszkanów, księży i kleryków przebywa na studiach w Rzymie. Przyjechali oni z polskiej misji w Japonii, z Nagasaki, zwanej japońskim Niepokalanowem. Jak wiadomo, misję tę założył ojciec Maksymilian Kolbe, który podczas wojny poniósł śmierć męczeńską w obozie hitlerowskim, oddając dobrowolnie życie, aby uratować towarzysza niedoli. Nasz kapelan radiowy, ksiądz Tadeusz Kirszke, w czasie swego ostatniego pobytu w Rzymie spotkał się z tymi Japończykami, a także z Polakiem z Japonii, ojcem Mieczysławem Mirochną. Ojciec Mirochna wraz z ojcem Kolbe zakładał w Nagasaki japoński Niepokalanów i od tego czasu przebywa stale w Japonii. Do Rzymu zawitał tylko na krótki pobyt. Korzystając z tego spotkania, ksiądz Kirszke przeprowadził z nim rozmowę. Prosimy posłuchać, co opowiada ojciec Mirochna, nasz rodak z Nagasaki, naoczny świadek zniszczenia tego miasta przez bombę atomową. Przed mikrofonem mamy dzisiaj ciekawego gościa. Jakkolwiek program nazywa się Polacy na Zachodzie, to właściwie dzisiejsza nasza rozmowa powinna mieć tytuł Polacy na Dalekim Wschodzie. Przed mikrofonem jest bowiem ojciec Mieczysław Mirochna, misjonarz z dalekiej Japonii. Proszę ojca, jak długo ojciec już jest w Japonii? Od jak dawna? Już blisko będzie 27 lat, jak tam przyjechałem. A skąd? Z Niepokalanowa Polskiego. Z ojcem Maksymilianem przyjechaliśmy razem. To znaczy 27 lat temu wyjechaliście z ojcem Maksymilianem do Japonii. Kto jeszcze? Ze mną przyjechał jeszcze jeden kleryk, ale on jednak potem z powodu choroby wrócił do Polski. Wrócił do Polski. Także właściwie z tej pierwszej grupy ojciec jest sam tak, w tej chwili. Dobrze, może ojciec opowie naszym słuchaczom, z których część znała wasze pierwsze perypetie z Rycerza Niepokalanej w Polsce, opowie o tych pierwszych krokach. Ponieważ ojciec Maksymilian pragnął terenu możliwie jak największego, z tego powodu miał on dosyć dużo trudności. Chodził po różnych miejscowościach z bratem Zenonem, aż wreszcie znalazł ten obecny teren. Przedtem katolicy z Urakami chcieli mu ofiarować teren pod nasz klasztor, ale on z dwóch powodów odmówił to. Pierwsze, ponieważ było to wśród katolików, a następnie, że był ten teren też nieco za mały. Ojciec Maksymilian był tego przekonania, że nie powinniśmy stawiać klasztorów wśród wiernych, bo oni tam już mają swoich księży, tylko raczej tam, gdzie nie ma nikogo, gdzie nie ma żadnego kościoła, bo myśmy przyjechali do Japonii nawracać pogan, a więc wśród pogan się osiedlić to jest najodpowiednie. I ten teren znajduje się gdzie? Obecnie on się znajduje tak nieco na krawędzi Nagasaki. Słynnego Urakami, gdzie spadła bomba atomowa, więc jest zasłonięty górą, no ale jest jednak, prawda, należy do Nagasaku, także mieszkamy w Nagasakach, ale jest trochę tak jakoby poza Nagasakami. To ojciec był w czasie wybuchu bomby atomowej na Nagasaki, na miejscu? Tak, byłem dlatego, bo prosiłem specjalne wojewody, ażeby mnie pozwolił zostać w Nagasaki. Wszyscy bowiem Polacy musieli opuścić Nagasaki, a tylko ja z bratem Zenonem zostaliśmy w Nagasakach. I co, nic wam się nie stało? No, obydwaj nic, tylko jeden brat Zenon mówi, że mu się coś z głową stało, że zapomina wszystko od tego czasu. O tej bombie atomowej to wciąż zapomina, więc jak tylko coś zapomni, to wszystko na bombę atomową zwala. Dlaczego wam się nic nie stało? Czy bomba padła tak daleko, czy były inne jakieś przyczyny, które uchroniły was od skutków bomby atomowej? Część miasta, gdzie myśmy byli, została chroniona. I my wierzymy też w to, że szczególnie te nasze modły, bo myśmy nieustanną adorację prowadzili Najświętszego Sakramentu. Także jak były napady, naloty bombowe, tośmy z Najświętszym Sakramentem uciekaliśmy do schronisk i tam znowu kontynuowali
adorację Najświętszego Sakramentu. Więc tak, jesteśmy przekonani, że dzięki właśnie tym naszym modłom epoka nas tak szczególnie ochroniła. Dobrze, a ojciec gdzie był w czasie wybuchu tej bomby? Jak to się odbyło? Jakie wrażenie? Ja z klerykiem pracowałem w bibliotece. Tam myśmy sortowali książki. I ponieważ przedtem była syrena na nalot, no i ten nalot się skończył właśnie bez żadnych tych, jak się to nazywa? Bomb. Więc myśmy myśleli, że już nic nie będzie, zaczęliśmy normalnie pracować. A tu potem nagle strasznie powstał wiatr, potem światło silniejsze od słonecznego. No i wszystkie okna, wszystkie drzwi zostały zupełnie zerwane, gdzieś porwane. No i my z przerażenia tego upadliśmy na ziemię i takśmy leżeli przez dłuższy czas, czekając, że będzie jeszcze wybuch bomby. Byliśmy przekonani, że gdzieś blisko nas spadła bomba i będzie teraz nastąpił wybuch. Tymczasem leżymy długo i leżymy i nie ma żadnego wybuchu. Więc potem już było tak, uspokoiło się, więc żeśmy wyszli razem na zewnątrz. Dopierośmy zobaczyli jak straszną łunę ognia idącą ze strony urakami. No i dopierośmy zrozumieli, że tam spadła bomba atomowa. Także właściwie wybuchu, w sensie odgłosu, niczego nie było. Podmuch i ogromne światło. Tak. I jak wyglądało Nagasaki po tym wybuchu? Nie, żadnego domu nie zostało. Jednym słowem można powiedzieć, że decyzja ojca Maksymiliana Kolbe, żeby nie pójść pracować wśród katolików, a wybór ten apostolski, pójścia i mieszkania i pracy wśród pogan, właściwie okazał się łaską, która uratowała waszą misję. No tak, wszyscy w to wierzymy i tak jesteśmy przekonani. Że Pan Bóg za ten wybór zapłacił, prawda? Tak, tak. Odpłacił się. Ale proszę pomyśleć, że myśmy się dużo sprzeciwiali ojcu Maksymilianowi, żeby nie kupował tego terenu. Bo to nie było tam żadnego miejsca tego płaskiego, tylko był taki stok góry. Więc jak ja pierwszy raz zobaczyłem ten teren, mówię, proszę ojca, jak my tu będziemy stawiać? Gdzie tu będą domy? A on mówi, a to się wszystko, da się wszystko, a to będzie bardzo ładnie, mówi, dom, były klasztor tego. I tak się stało. I tak się rzeczywiście stało. Jak wygląda obecnie misja? No, obecnie... Ilu was jest franciszkanów polskich na terenie ojców i braci, na terenie Japonii? My teraz nie jesteśmy tylko w samych Nagasakach, bo mamy już klasztory w innych miejscach. Wszystko razem. Tak więc Polaków jest nas... gdzieś ponad 15, blisko 20 będzie nas. Ojców około 14, potem braci gdzieś 8 czy 9. Dobrze, i przez tych 27 lat już macie, wychowaliście swoich swoich franciszkanów Japończyków. No tak, teraz... To ilu macie ojców Japończyków, ilu braci Japończyków? Teraz jest ojców 13, kleryków na filozofii i teologii 33, potem na nowicjacie kleryków jest 23, w małym seminarium mamy internistów przeszło 100. Także tak, teraz... Duża armia, tak? O tak, teraz. I macie parafię tam? W Nagasaki mamy parafię, potem mamy parafię w Tokio i w Osaka. Dobrze. A w samym Nagasaki, tam gdzieście zaczęli stawiać swój dom, co się teraz znajduje? W Nagasaki mamy przede wszystkim dom wychowawczy, małe seminarium i nowicjat się tam odbywa. Następnie wydawnictwo Rycerza Niepokalanej. Rycerz Niepokalanej w dalszym ciągu wychodzi? Oczywiście, tak. W jakim nakładzie? Teraz ma blisko 30 tysięcy. Czy ojciec spotykał też Polaków w Japonii? Czy tam są Polacy, którzy osiedlili się na stałe? Wiem, że są na pewno. Przeważnie w Tokio jest sporo katolików. Tylko ja bym to... Polaków. Polaków. Ja przeważnie przebywam w Nagasakach i tak samo blisko do Nagasaków mamy sierociniec.
potem nowe założone zgromadzenie żeńskie. Więc ja między Nagasaki a tą miejscowością Konagai to najwięcej przybywam, więc szczegółów nie mogę powiedzieć. Ale wiem, że przychodzą często tam do naszego klasztoru w Tokio różni Polacy. Na przykład pamiętam imię pana Lerskiego, prawda? Teraz ostatnio, tamtego roku przyjechał z Polski nowy misjonarz, ojciec jezuita, ojciec Tadeusz Obłąk. Do jezuitów tam przyjechał? Tak. Takżeście mieli gościa z Polski? O tak, już drugi jezuita jest, Polak. Wśród innych misjonarzy, poza jezuitami i franciszkanami, są tam jeszcze też Polacy? Albo Polki? Wśród werbistów jest, zdaje się, dwóch Polaków, potem tak samo wśród ojców Bernardynów jest dwóch. Ojciec będzie pewnie już musiał iść, bo słyszę dzwonek klasztorny wzywający pewnie na kolację, nie? Siódma, w pół do ósmej. W pół do ósmej. Bardzo serdecznie dziękuję ojcu za tę rozmowę. I mogę tylko życzyć jak najszczęśliwszego, jak najszybszego powrotu do swoich podopiecznych w Nagasaki. Chciałbym naszym słuchaczom przypomnieć, że był to wywiad z ojcem Mieczysławem Mirochną, franciszkaninem, misjonarzem polskim przebywającym od 27 lat w Nagasaki. Ojciec wyruszył 27 lat temu z ojcem Maksymilianem Kolbe, żeby założyć Polski Niepokalanów, żeby wydawać rycerza japońskiego w Japonii, żeby pracować wśród pogan na tamtym terenie. Nasza rozmowa odbyła się w Rzymie, na Awentynie, w klasztorze franciszkańskim niedaleko Term Caracalli. I stąd też w czasie rozmowy usłyszeli nasi słuchacze dzwon klasztorny wzywający zakonników na modlitwę. Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Niech Pan Bóg w pracy dalszej błogosławi.